Zdrowia, zdrowia dla zdrowych i zdrowia, żeby wyzdrowieli dla chorych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No to, co się dzieje, jest po prostu nieprawdopodobne, jest niewyobrażalne i to nie tylko pod względem medycznym, no bo pod względem medycznym nie jest tak strasznie, no ale pod względem finansowym rynek po prostu w Ameryce siada na łopatki, co najmniej na ten tydzień, dwa tygodnie. No ale nie tylko amerykański. Norweskie linie lotnicze zwolniły 90%. Ludzie w wielu fabrykach też są zwalniani w Ameryce. W Ameryce no starają się, jeszcze na razie nie mówią o tych zwolnieniach, no ale wszystko nadchodzi. Ale giełda spada. No tyle tylko, że ona się podniesie, no bo giełda to ma to do siebie, że to są pieniądze, oszczędności w tych drugich filarach oszczędnościowych. No i ludzie mają te swoje akcje, tyle tylko, że ceny za akcje są inne. No ale teraz trzeba tak się zastanowić nad tą totalną zatrzymaniem. No do pewnego stopnia no to faktycznie trzeba było to zamykać. Przede wszystkim można było zamykać podróże międzynarodowe. Te podróże międzynarodowe i jednak wyłapywanie tych ludzi, którzy powiedzmy byli w tych miejscach zarażenia, no to powinni jednak być wstawiani do izolatek, no na Tajwanie tam udało im się to zrobić. Wygląda na to, że ten wirus będzie zwolniony i jest zwolniony, tak, no bo teraz w Ameryce nawet miejsca zabaw są zamknięte, szkoły są zamknięte, kina, teatry, restauracje, w firmach ludzie pracują, jeżeli mogą z domu, jeżeli nie pracują, a są trochę chorzy, no to biorą dni chorobowe, firmy dają im dodatkowe firmy chorobowe i tak dalej, ale to wszystko jednak następne te fale tam za rok, za dwa czy za trzy, no bo to będzie się powielało, no to jednak będzie spokojnie, no bo ludzie się uodpornią, no tak jak było z dżumą czy z ospą, tak jak Europejczycy przyjechali do Ameryki, no to ci lokalni Indianie z łukami, oni w ogóle nie mieli odporności, no to oni umierali w potężnych ilościach. W Europie no też dużo ludzi umierało tam w średniowieczu, tam 10, 11, 12 wiek, no a później już co następne pokolenie, no to jednak jakoś się tak uodparniało. No i tak samo będzie jednak z tą koronawirusem. No koronawirus, no to jedyne ma to do siebie, że przeskakuje, wygląda na to, że błyskawicznie z osoby na osobę. Ale na razie w wielu stanach no to nie ma jednak takich ilości śmierci. Ogólnie rzecz biorąc, chyba totalna liczba zgonów to jest około 100 na 300 milionów. No i to są z reguły ludzie byli, którzy byli w poważnym stanie chorobowym, no zdrowia już nie mieli. No i wiekowo po prostu ta koronawirus no to wykańcza. Także to patrząc na te kilkadziesiąt tysięcy zgonów z powodu grypy, która jest w Ameryce, no to teraz można powiedzieć, że ta korona no to jest mały pryszcz. No, można dodać, że ilość zachorowań na grypę będzie malała z tego względu, że wszyscy się izolują, odseparowywują i żyją jakoś dalej. Ta liczba tych chorób związanych z płucami, z oddychaniem i tak dalej, to jest no ciężka sprawa do załatwienia, no tyle tylko teraz jest pytanie, czy te przesunięcie, no bo o co chodzi w tym wszystkim, no to o to chodzi w tym wszystkim, żeby nie było takiego potężnego zrywu i żeby szpitale nie upadły same pod ciężarem samych siebie, no to trzeba to przesunąć i zrobić taki flat cały w ilości, także powiedzmy ta ilość tych zachorowań jest ta sama, bo jest mniej
pewnym okresie, ale jest dłuższy okres. No dodatkowo trzeba dodać też, że powiedzmy ludzie, którzy już chorują, no to przez te dwa tygodnie nie kontaktując się z nikim innym, po prostu zostaną wyleczeni, także to poprawia. Ale na dzień dzisiejszy 17% gospodarki amerykańskiej, no to też jest potężna liczba, prawie 1/5 gospodarki amerykańskiej to jest lecznictwo. To jest dużo, dużo więcej niż w wielu innych krajach. No i te 17% pilnowanie, żeby oni po prostu nie tąpnęło się to wszystko, no to te 83% po prostu jest mordowane, jest niszczone właśnie przez to. No i to zajmie, no teoretycznie powinno zająć 2-3 tygodnie, no ale to zajmie miesiące, zajmie miesiące, żeby jednak te 330 milionów ludzi jakoś tam to przeżyło i nauczyło się żyć, no i część zachorowała i żeby część się uodporniła. No i pytanie jest takie, czy to następnym razem, czy pierwszym razem może ktoś się zastanowić, dlaczego zamykać wszystkich zamiast izolować tych najbardziej no podejrzanych, to może nie, no ale tych, którzy w zasadzie przenosili to wszystko. Wiadomo, że to ciężko jest do zrobienia. Ludzie mówią o prywatności, o komputerach i tak dalej, i tak dalej. Wuhan, w tym Hubei, no oni zamknęli całą te parę milionów, czy nawet kilkadziesiąt milionów, tą jedną prowincję, no zablokowali teraz w Ameryce. Praktycznie rzecz biorąc jest 330 milionów, cała Ameryka stoi. No nie ma paniki, w sklepach już się powoli to wszystko wraca, wszyscy się zorientowali, że dopóki każdy będzie się zachowywał normalnie, no to bez skupywania, no to trzeciej wojny światowej nie będzie. No ale jednak Chiny, nie wiadomo, czy tam u nich nie wyskoczy w ciągu tam kilku czy kilkunastu miesięcy, może znowu w grudniu, w styczniu, kiedy wyskoczyło to poprzednio. No na pewno Chińczycy nie będą już mieli tych bazarków z mięsem z dzikich zwierząt. No tu trzeba przyznać, że to był największa różnica, że stamtąd się zaczęło, tak? Także już nowych nie będzie, już na bank nie będą węży sprzedawali i innych zebr i innych kojotów, czy cokolwiek tam jedli. We Włoszech, no to no wiadomo, dlaczego we Włoszech tam się stało. We Włoszech, no to mieli w tych rejonach najwięcej Chińczyków, tak jak pod Warszawą jest, ja kiedyś tam pojechałem też ze znajomymi na rowerze na taki spacer, no to tam ile to 10-15 kilometrów od Warszawy jest potężne magazyny chińskie, tam są hektary po prostu tych handlarzy, no to we Włoszech podobnież jest coś takiego, tylko tam trzy razy większe. No i tam była największa ta epidemia, tam najwięcej tych Włochów się pozarażało, Chińczycy tam zarażali, później Włosi Włochów zarażali i tak dalej, no ale to przyszło z Chin. Teraz opieprzają Trumpa za to, że on używa słowa koronawirus, chiński koronawirus. No i tłumaczą, że to nie ma języka chińskiego, nie ma tak dalej. No, dopieprzali się do niego, że ktoś gdzieś tam niby jakiś w Białym Domu powiedział, że to jest kung flu, no to jest taka gra słów, no bo jest kung fu, jako ta walka rąk, czyli te filmy, no to jest kung flu, no to jest grypa, no i powiedział, że no atakują go, on się zapytał tej kretynki dziennikarki, czy reporterki, mówi, a kto to powiedział, a ona nie wie, no i jest to chamskie podejście, po prostu cała ta panika to jest po to, żeby chyba wykończyć jednak tego Trumpa. No
to, co przeleciało przez Włochy, no to może się okazać, że oni po prostu już ci, co pochorowali, to się pochorowali, czy ci, co pokaszłali, to już pokaszłali. W Wielkiej Brytanii, no to oni troszeczkę taką podobną metodę też przyjęli, że po prostu ci, co się zarażają, to się zarażają. No i cały ten stres szpitalny, medyczny jest przyjęty na klatę. No i będzie jak będzie. Oni co zimę mają podobne problemy z grypą, także za bardzo się nie denerwowali. W Ameryce dla odmiany to jednak jest troszeczkę inaczej. No, były pewne miejsca, szczególnie na przykład powiedzmy w Waszyngtonie, no to jest stan, gdzie ogólnie rzecz biorąc dużo Chińczyków jest, no jest to stan, gdzie ludzie nawet się nie szczepią na normalne szczepionki, także to są osobne jakieś takie regionalne sytuacje, no ale zasadniczo no to zabijamy, czy państwo zabija pewne sektory takie gospodarcze w imię tego, żeby właśnie sektor zdrowotny ustabilizować. No i politycy wierzą w to, że trzeba by było powiedzmy uniknąć tego, co się dzieje we Włoszech. No te widoki no to były makabryczne, no ale w Ameryce coś takiego jak liczenie, ile kosztuje i kogo roczne życie. No i oni po prostu od 50 do 150 tysięcy kosztuje utrzymanie chorych przy życiu. Także Obama w swoim jednym przemówieniu no to właśnie mówił, że trzeba się zastanowić, czy tam staruszkom trzeba będzie powiedzmy dawać inhalatory, jakieś te respiratory, czy nawet operować, jeżeli ktoś ma złamane biodro. No i teraz właśnie zaczyna się ten chamski wyścig do tego, do obiecywania socjalistycznego systemu zdrowotnego, no bo oni chcą to wprowadzić, żeby mówią, że państwo po prostu by lepiej sobie poradziło niż te prywatne firmy, co jest oszukaństwem. No i nieśmiało tam też jednak wspominają, że ci starsi to nie mieliby takiej pomocy, jaka powinna być dana. No, w Ameryce całe to zamknięcie, to ta strategia, no to jest interesująca, dlatego, że to, no, to nie jest jedna osoba, nie jedna grupa, no te grupy sportowe zaczęły zamykać, no dużo sportowców jest chorych. Tom Hanks był chory, no w Australii, no to też tam dużo tych ploteczek, najróżniejszych idiotyzmów jest. W kongresie też się zaczęli mówić, że będą pracować z domu i tak dalej. No Trump sam w sobie, no uspokaja Amerykę, tłumaczy, że nie ma co tam panikować. No i on najważniejszy, co w mojej opinii jest bardzo ważne, on porównuje jednak do tej grypy. On jednak porównuje do tej grypy, no jest to dobry punkt odniesienia, ludzie mu zarzucają, że jest to zdecydowanie inne, no ale nie jest to taka strasznie inne. Testowanie, no część ludzi mówi, że w normalnym kraju, no to powinno być wystarczająco dużo testów. No prawda jest taka, że w żadnym kraju na świecie nie przetestowano wszystkich, no i nie ma potrzeby, żeby testować wszystkich. No w Ameryce na przykład do niedawna pchali, żeby były pewne testy na mamogramy dla kobiet, no to zaczęli tam przesuwać, no bo te napromieniowanie statystycznie no jest za często też nie jest dobre, z prześwietlaniem płuc też tłumaczą także, że to w najbardziej jakichś ważnych momentach. No jest te
nauka medyczna stara się wybalansować to, co pomoże, a co nie pomoże. No i te testy właśnie, szczególnie opozycji, szczególnie tego Bernie socjalisty Piaseckiego, no on krzyczy, że wszyscy powinni być testowani, że kapitalizm jest zły, bo socjalizm by wszystkich przetestował. No te wszystkie różne najciekawsze brednie właśnie wypowiadają w Brytanii. Mówią, że przypuszczają, że na każdego przetestowanego, który jest pozytywnie pokazuje, no to jest 12 osób, które mają wirusa, pomimo, że nie są testowani. No to te proporcje, no to są makabrycznie różne. No jest ta różnica pomiędzy tymi ludźmi normalnymi, którzy powiedzmy myją te ręce, unikają tych tłumów, jakoś pilnują, żeby starsi nie mieli dostępu do tego wirusa i tak dalej. No ale kompletne zamknięcie, no to jest diametralna różnica. No, myślę, że dużo tych gubernatorów, polityków, oni naprawdę sobie nie zdają sprawy z tego ekonomicznego aspektu tego wszystkiego. No, wybory są za parę miesięcy, w listopadzie, no i będzie widoczne to, co się dzieje. Socjaliści obiecują $1000, Trump chce wpompować $1 trylion w gospodarkę. Bank Narodowy ogłosił oprocentowanie dosyć niskie. No także są jakieś tam rządowe interwencje. Tyle tylko, że te $1000, no to będzie jednak redystrybucja pieniędzy, tak? No bo to dawanie pieniędzy, no to dawanie pieniędzy nawet wszystkim, no to spowoduje to, że ktoś, kto pracuje, dostanie $1000, no ale to w podatkach odda nie tylko ten $1000, ale i odda ten następny $1000, a ci, co nie pracują, no to jednak nie płacą podatków, no to nigdy nie oddadzą. Także ta redystrybucja socjalistyczna wykorzystuje tą sprawę, bo ci, którzy oszczędzali, ci, którzy mają, ci, którzy pracują, no to będą jeszcze więcej pracowali, będą mieli jeszcze mniej oszczędności, a przejdą te pieniądze dla tych, którzy powiedzmy nie dokładają się do całej tej gospodarki. Nie są tymi końmi pociągowymi, którzy ciągną, po prostu siedzą na tym wozie. No jest to polityka, jest to makabryczna polityka. No pożyczanie byłoby dużo lepsze niż dawanie, tak? No bo pożyczkę no to trzeba prędzej czy później jakoś oddać, a rozdawanie no to trzeba zabrać komuś, kto ma w przymusowych podatkach. Jakieś te pożyczki nawet pod konto podatków. No, część podobnego do tego, no to się stało, że normalnie Amerykanie muszą wypełnić podatki do 15 kwietnia. No i to teraz przesunęli powiedzmy o 6 miesięcy. Co to daje? No tak to daje, że jak ktoś miałby zapłacić 15 kwietnia, no to zapłaci powiedzmy we wrześniu czy w październiku. No ale ci, co nie płacą, no to nie płacą. No jeżeli państwo zacznie dawać się pieniądze, to wszystko musi być oddane. Makabra, wszystko się poprawi za parę tygodni, mam nadzieję. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, to dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku.